Od kilkudziesięciu lat co roku w Kudowie Zdroju organizowane są przeglądy twórczości dzieci przedszkolnych. W tym roku przypadła już ich 26. edycja. Na scenie w Teatrze Zdrojowym imienia Stanisława Moniuszki w Kudowie Zdroju zaprezentowały się w repertuarze tanecznym wszystkie oddziały zespołu przedszkolno-żłobkowego imienia Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju oraz niepubliczne przedszkole Co Słonko Widziało. Patronat nad przeglądem twórczości dzieci przedszkolnych objął burmistrz miasta Kudowie Zdroju Piotr Maziarz. Głównymi organizatorami byli Referat Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju i zespół przedszkolno-żłobkowy imienia Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju. No tak, 26 lat temu powstał ten pomysł, właśnie mój pierwsze to były teatralne, twórczość teatralna, czyli przedstawialiśmy bajki, a później właściwie, sama nie wiem, przekształciło się, żeby chcieliśmy urozmaicić, coś innego, dlatego ta forma taneczna powstała. Dzisiaj w programie zobaczymy występy dzieci, głównie w tańcach regionalnych. Będzie przedstawiony taniec meksykański, taniec Wyginam Śmiało Ciało, tańce popularne, czyli Michael Jackson, do muzyki Michaela Jacksona oraz wiele innych utworów tanecznych przygotowanych przez dzieci. Wśród wielu wykonawców na scenie zaprezentowała się grupa pięciolatków Stokrotki zespołu przedszkolno-żłobkowego imienia Kubusia Puchatka, która zaprezentowała taniec do miksów przebojów Michaela Jacksona. Niepubliczne przedszkole z grupą 5- i 6-latków Hawajskie Słoneczka zaprezentowały taniec do piosenki Shakiry Waka Waka. Maja, tak? Powiedz, jak ci się dzisiaj tańczyło. Była trema na tej scenie, czy nie? Co? A trudno ten taniec było zatańczyć? Nie. Długo się przygotowywaliście do tego? Okres trwał jakieś 3 miesiące. 3 miesiące w tygodniu tańczyliśmy, praktycznie 4 razy w tygodniu. A te przepiękne stroje to Państwo sami wykonaliście? Stroje zakupiliśmy i trochę pozmienialiśmy dla chłopców. Przyszyliśmy nogawki piękne z tych spódnic i dziewczynki, jak widać, wszystko co było zakupione, tak mają. Pierwszy raz występowaliście na scenie? Tak. Znaczy pierwszy raz w tym przeglądzie. A dlaczego akurat wybraliście tą piosenkę? Jakoś nam, dzieciom się spodobało. Wesoły rytm, taki słoneczny, zbliża się lato, więc się cieszymy. Tak wybraliśmy. Dzisiaj powiedz, co na scenie zaprezentowałaś? Taniec meksykański. Jak długo się przygotowywałaś do tego tańca? Czy coś trudnego było w tym tańcu? Nie. A powiedz coś na temat tego stroju, który masz na sobie. Podoba ci się ten strój? Tak. Dlaczego? No bo jest taki ładny. Dzisiaj spotykamy się po raz 26, i co roku się spotykamy. W następnym roku będzie 27. edycja tego. Czy Państwo myślicie nad zmianą na przykład formuły, rozszerzenia tego, na przykład o dzieci z Czech, umiędzynarodowienia? Jaka jest koncepcja? To znaczy parę lat temu dzieci czeskie też były włączone w naszą twórczość. Nie wiem, właściwie to do końca nie wiem, czy one same zrezygnowały. A jeszcze wcześniej, ileś lat do tyłu, to nawet to był nasz powiatowy, bo i z Kłodzka, i z Dusznik, i z Polanicy dzieci brały też udział w teatr, w twórczości teatralnej właściwie. Zostaliśmy sami, ale kto wie, może rozszerzymy tą naszą działalność. Ja mówię pokazową, taneczną albo... Każde przedszkole, które chce wziąć udział, może się wypromować, może zaprezentować pracę, jaką wykonuje z dziećmi. Dzieci mogą pokazać swoje umiejętności, także myślę, że to jest wspaniała promocja dla każdej placówki zajmującej się wychowywaniem, kształceniem dzieci i my chętnie zapraszamy, jesteśmy otwarci, jeżeli inne przedszkola chciałyby się dołączyć, także naprawdę uważam, że jest to inicjatywa
bardzo słuszna.